Przestrzeń zamknięta bez możliwości odpływu stwarza zagrożenie budynku, stwarza możliwość eksplozji, co jest w skutkach wiadome. Idziemy na ten profil. Poziomnica. Dolny profil mamy w tej chwili wyspowany. Oczywiście nie zapomnieliśmy o otworze budowy. Z tyłu otworu nie wiercimy, bo nie zaszczepiamy tego profila. Jak tam wypływ na tego tym będzie wygodna. W dwóch miejscach przyspawany do profilu kranowego na tych stopeczkach plus spaw do profilu pionowego. Tutaj wystawiliśmy górny profil, zwieńczenie tej bramy jest dłuższe o jakieś 25 cm od światła bramy, od całej bramy. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej w tym miejscu wypada nam słup podtrzymujący bramę, słup, do którego montujemy górną rolkę prowadzącą. I nieładnie by było, gdybyśmy tą bramę zakończyli na tym miejscu, a tutaj wystawał tylko celownik, który jest ostry, który ma kanty, który jest brzydki i dodatkowo słaby, także wypuszczamy zawsze ten profil, mamy miejsce do wspomania celownika. W zasadzie czym więcej go wypuścimy, tym na montażu mamy więcej regulacji, w którym i możliwości przesuwania słupa, w którym, bo słupa jeszcze nie mamy, dopiero będzie przykręcony do płyty. Także mamy dość spory zakres ruchu tym słupem prawo-lewo. Jeżeli by nam coś tam przeszkadzało, zawsze możemy ten słup przesunąć. Istotna sprawa jeszcze jest jedna. Czy to brama cynkowana, czy brama nie cynkowana, a tylko malowana. Nigdy takie konstrukcje nie lubią miejsc, gdzie profil leży na profilu. Ścianka dotyka ścianki, czyli nie ma przepływu farby, nie ma przepływu ocynku. Dlatego tak na przykład w tym miejscu celownik nie wspawamy bezpośrednio na profilu, tylko zdystansujemy go płaskownikiem 8 czy tam 6 mm, ale żeby ten przepływ ocynku jednak był. W przypadku ocynku, że tam nie domalujemy, bo będzie wąska szczelina, nieważne, ale ocynk będzie i nie będzie nam rdza z tego wypływała, bo w momencie, kiedy bym to połączył na styk, połączyłbym to bez zdystansowania, sytuacja po kilku latach mogłaby być, nie mogłaby być, na pewno by była taka, że woda od góry by podciekła, a dołem skutkowałoby to rdzawymi zaciekami w zasadzie po całej długości bramy, także przestrzegam przed tym, żeby tak nie robić. Powiem szczerze, znam tą sytuację z praktyki, przekonałem się o tym na własnej skórze. Tak samo miejsce takie jak u góry jest i na dole. Celowo ten profil dolny
też jest zdystansowany o 25 mm od prowadnicy, znaczy od bramy, od profilu bramowego. Też właśnie w tym celu, bo wiele bram właśnie widzę taki, że jest ten profil położony, tak, wygodnie jest tak nam robić, bo kładziemy profil na profil, spaw, potem szlif, jest gitara, jest gotowe. Nie. Trochu więcej roboty. Poza tym zdystansowanie tych dwóch profili zwiększa nam sztywność konstrukcji, bo jednak poszerzamy, tworzymy jakąś tam kratownicę. Także polecam jednak tak robić, bez znaczenia, czy cynkujemy, czy nie cynkujemy. Ocynk też nie jest lekarstwem, na wszystko też trzeba przemyśleć, jak to zrobić, żeby ten ocynk wszędzie wypłynął. Bo tam, gdzie on nie dojdzie, no to dojdzie woda i potem jest lida. W tej chwili spawamy tutaj flaszczą, zacinamy ten profil pod odpowiednim kątem. Ja za chwilę znajdę ten kąt, w zasadzie go jeszcze nie znam, ale znajdę ten kąt, pokażę go wam jak mniej więcej ja go tutaj natrasuję. I spawamy ten profil, potem zaszczą spawamy poziomy tutaj. Myślę, że powinno to wystarczyć. Wiele nam już nie zostało, został ten zaszczoł, został cełownik i brama będzie skończona, wywieziona na ocen. Profil górny, czyli ten zaszczoł mamy docięty. Przykręcamy go tutaj, ściskiem łapiemy na dole. Ten profil wyznacza nam linię cięciatego, czyli po nim w tym miejscu rysujemy linię, to jest ten kąt. Celowo podniosłem ten profil wyżej i tu powstanie szczelina, nigdy nie będziemy musieli wtedy profila zawiercać, tylko ten odpływ będzie nazwany. Odpływ jest spory, bo zauważmy, że ten profil ma 5 metrów długości, no i przekrój tutaj spory, także tego odcinku się w nim zgromadzi i żeby swobodnie mógł wypłynąć, wystawimy tam te 2 cm czy cm szczeliny luzu takiego. Ja to pokażę na zdjęciu, jak o co to mniej więcej chodzi. Tutaj natomiast musimy zaciąć 2 profile. Dzielimy ten kąt na pół i zaczynamy jeden profil, drugi profil. Ładnie się to wszystko nam zgodzi. Jakbyśmy zacięli tylko jeden profil, nie zejdzie się. Zawsze któryś profil będzie szerszy, któryś po przecięciu kąta. Jeden będzie szerszy, drugi węższy. Nie zgodzi się nam to. Nie zapominamy jeszcze o... Tak, nie zapominamy jeszcze o szwie. Szef dajemy zawsze od wewnętrznej strony, albo od wewnętrznej, albo zawsze od tej samej, czyli wszystkie szwy mamy od wewnątrz. Tutaj dajemy też od wewnątrz. Ten front niech będzie ładny. Przystępujemy do cięcia spawania. Mamy docięty profil, spasowany. Obspawamy go zaraz. Sobie tu schodzi w dół i on tu wystaje. Jak widzicie, tu wystaje. Celowo to zrobiłem. W tym momencie przytnę go do góry i zyskujemy właśnie ten przepływ, ten otwór, który nam się tu pojawi. Jedynie będziemy zaślepiać tak samo. I tu jest wypływ ocynku, będzie i tu z górnego profila, jak i z całości, z całej bramy.
tego typu miejsca warto zaokrąglić lamelką, kamykiem, szlifierką, żeby były, żeby nie było ostrych krawędzi. I tak jak widzimy, tutaj mamy koniec bramy, a element ten trzymający bramę, czyli ten cełownik, jest około 25 cm jeszcze dalej. Teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli bym zaszczał dali stąd, no to tu takim nam będzie sterczał nieładnie kształtownik, a tak to wszystko się ładnie wpisuje. I dodatkowo jest jeszcze tutaj spawane na końcu, także jest mocny. Wrócimy jeszcze do tych stopek. Tutaj są te stopki, o których mówiłem. Elemenciki spawane. Po środku jeszcze całość, panel ma 2,5 metra. To jedna część. Po środku na 1,25 m jeszcze jest spawany. Spawany jest taki wzmocnienie. Tutaj też zaokrąglone. W zasadzie ten przód jest najważniejszy, bo największy kontakt jest tu z przodem bramy. Także tak to wygląda. Dlaczego spawałem? Ostatni etap spawania wykonałem w pionie. Ano dlatego, że miałem możliwość ustawić idealnie w poziomie dolny profil, czyli ten. Mogłem go idealnie tutaj wypoziomować i ustawiając bramę idealnie w pionie, wiemy, że mamy jedną płaszczyznę jednego elementu z drugim. Na kobyłkach, na stole jest to nie do wykonania. Raz się uda, raz się nie uda. Tu mamy pewność, że jest to wyspawane w jednej płaszczyźnie. No i mamy gwarancję dzięki temu, że brama po ustawieniu w pionie będzie nam pracowała po wszystkich rolkach, po wszystkich kółkach, łożyskach wózków jezdnych. To jest istotne, no bo wtedy dzięki temu brama nam chodzi ładnie. Poza tym jak cała siła bramy opiera się tylko na jednym łożysku, na dwóch łożyskach, no to się może też zdarzyć, że te łożyska ulegną awarii. Myślę, że to na tym zakończymy na chwilę obecną. Materiał. Jeszcze nam pozostaje spawanie furtki i przęseł. Myślę, że też coś stworzymy, aby się z Wami podzielić. Pozdrawiam. Cześć.